Kochani, no mamy już tabelę, będę chciał wam pokazać wyniki. Słuchajcie, miny chłopców troszkę smutne, ale myślę, że nie do końca, oni się tu świetnie bawią, przyjechali się pobawić. Formuła ofensywna, tak jak mówiliśmy prędzej, kochani, także wiemy już, kto awansował, kto nie awansował, kto będzie grał o miejsca 1-6, kto o miejsca 7-12, 13-18. Słuchajcie, no parodią tego turnieju jest to, że my będziemy grać 7-12, wygrywając 3 mecze i jeden remisując, natomiast no ten remis jakby był gwoździem naszym do trumny, bo nie był to remis bramkowy. Przypominam, zagraliśmy na 0-0 jako jedyna ekipa z Jelenią Górą i w tym momencie, jak wiecie, jeden gol, jeden punkt promuje ten turniej. Także w tym momencie my łącznie zdobyliśmy bramek 7, czyli 7 punktów. Słuchajcie, w ostatnim meczu chłopcy się bardzo spieli, zrobili 4-0. Piękny mecz, kochani. Powiem tak, to 4-0 starczało nam na drugie miejsce w grupie, aby wyjść, natomiast nikt nie wziął pod uwagę, że Opach, który, uwaga, przegrał pierwszy mecz, zobaczcie, z nami 1-0, potem Opach przegrał kolejny mecz, uwaga, tak, Opach przegrał kolejny mecz, potem udało mu się wygrać 4-2 z Lipsk i w ostatnim meczu, kochani, wygrywają 3-0, w związku z tym z dwoma porażkami wchodzą do grupy finałowej, mają jedną bramkę więcej od nas. Słuchajcie, taka formuła, myślę, że ciekawa. Słuchajcie, nie chcemy ani krytykować, ani chwalić, natomiast na pewno zastanawia jeden fakt, kochani, co się potem dzieje z dorosłą niemiecką piłką nożną. Oni się tym systemem bawią od dawna, ten system promuje bardzo ofensywną piłkę. Kochani, ich zawodnicy po strzale bramki biegną po piłkę, zabierają, gonią na środek. Nasi zawodnicy po strzelonej bramce cieszą się, celebrują zwycięstwo. Natomiast docelowo, kochani, no, z naszej grupy ani my, ani Karkonosze nie będziemy grać o miejsca z tabeli pierwszej. Natomiast wszystko dzisiaj wygrywamy, nie tracimy ani jednej bramki. Słuchajcie, sportowo zdobywamy 13 punktów, natomiast za momencik dowiemy się, jakie drużyny tutaj dopiszę. Natomiast my w tym momencie, kochani, będziemy grać w tej drugiej części. To, co wam mówiłem na jednej z naszych dzisiejszych hello, co mówiłem wam na jednej z dzisiejszych transmisji, kochani, że 2 lata temu dokładnie wszystko wygraliśmy, graliśmy piękną, widowiskową piłkę, natomiast wygrywaliśmy skromnie 1-0, 2-1 i dało nam to 9. miejsce na tej imprezie. No dzisiaj na pewno nie zajmiemy miejsca wyżej jak miejsce 7, natomiast w opinii wielu zagraliśmy tutaj naprawdę piękną, najlepszą i fajną piłę. Natomiast no z obserwatorów z boku, kochani, naprawdę zagraliśmy super zawody, tak jak mówię, wszystko powygrywane, jeden remis, są przyzwyczajenia chłopców, kochani, bronimy drużyną, atakujemy drużyną, natomiast tu trzeba grać coś innego, system promuje ofensywę, czyli jeden, dwóch z tyłu, reszta próbuje strzelać, tak zagraliśmy w ostatnim meczu, kochani, tam wygraliśmy 4-0, natomiast poprzednie zwycięstwa skromne 1-0, 1-0, 1-0, 3 razy tak samo, no niestety nie dają nam prawa gry w finale. A taka ciekawostka dla was, kochani, sporo was jest u nas na kanale, natomiast wypowiadajcie się, czy fajny system, czy nie. No, w naszym systemie myślenia, no, mocno dla nas krzywdzący, dlatego że naprawdę zagraliśmy piękny futbol i tak jak mówię, zdobyliśmy, kochani, 4 razy 3 to macie 12 i remis 13 punktów. Najwięcej z wszystkich drużyn tutaj dzisiaj grających na tym turnieju, natomiast będziemy grać o miejsce 9, bo zdecydowanie strzeliliśmy za mało bramek. Także no cóż, zaraz chwilka przerwy, pauza i zaczynamy grać swoją fazę finałową o miejsca. Czyli, kochani, nasze Łużyce dzisiaj, kochani, o miejsca 7-12. Jeszcze tak się zastanawiam, kochani, czy chłopcy są jakoś szczególnie z tego tytułu smutni. No widzę, że są jacyś tam uśmiechnięci. No jest na pewno im troszkę przykro, bo na ostatni mecz się bardzo napompowali, kochani. Naprawdę każdy rozwinął swoje możliwości na maksa. 4 bramki w 7 minut wrzucili. Natomiast okazało się, że to za mało. I
według tej formuły, która tutaj jest, będziemy teraz, kochani, grać tam o swój mały finał, kochani, o wygranie kolejnych 4 spotkań. A jak to się będzie układać, zobaczymy, kochani, dlatego że do tej pory nie straciliśmy bramki, ale ten turniej nie polegał na nietraceniu bramek, tylko na ich strzelaniu. Ten piękny okazały puchar, kochani, na pewno nie trafi w nasze ręce, dlatego że, tak jak mówię, zupełnie inna formuła. Natomiast jeszcze nad jedną rzeczą warto się zastanowić, kochani. My jesteśmy gościnnie tutaj w Niemczech i doceniamy bardzo, kochani, gościnność. Zastanawiamy się jakiś tam nad sensem, czy to fajne, czy nie fajne. Natomiast, kochani, no... Tak jak mówiłem, prędzej, jak przyjrzycie się dorosłej piłce niemieckiej, jednak gdzieś to potem idzie w inną stronę, gdzieś się to rozmija. Słuchajcie, tutaj w okręgu spotykają się też drużyny na poziomie Młodzika i o ile dosyć znacznie wygrywamy z nimi na etapie Bambini, Żak czy Orlik, potem, kochani, nagle okazuje się, że od 12 roku życia oni gdzieś tam są nagle w zupełnie innej bajce. Te konfrontacje są, słuchajcie, często jednostronne na jedną stronę. Ciężko się naszym polskim piłkarzom gra przeciwko niemieckim, tym młodym oczywiście w grupie Młodzik. Także my jesteśmy tutaj gościnnie, kochani, my zagraliśmy to, co gramy cały rok i ciężko się tak, kochani, chyba przestawiać na jeden turniej. Ciężko jakby chłopców zmieniać ich sposób myślenia, boiskowe ustawianie się, kochani. Ciężko od bramkarzy egzekwować, że mogą łapać piłkę, skoro obrońca podaje do tyłu. No myślę, że zresztą sami widzicie, jak to funkcjonuje. Ja za momencik wracam do was przy pierwszym meczyku. O miejsca 7-12. Do zobaczenia. Ruszyły już mecze, już nastąpił podział na grupy, zaraz wam pokażę. Natomiast zobaczcie, chłopcy mimo wszystko uśmiechnięci. Aczkolwiek, no, jak tak dogłębnie się zastanowię, to myślę, kochani, że chyba nienawidzę tej formuły za to. Natomiast ona też czegoś uczy, pamiętajcie. Dzisiaj z 4 wygranymi meczami i z remisem, kochani, będziemy grać o miejsce 9, a ekipa, która 2 mecze przegrała, 1 zremisowała i 2 wygrała, będzie grała o miejsce 1. No, tak funkcjonuje ta formuła turnieju, natomiast ja bym w tym momencie chciał wam pokazać, z kim przyjdzie nam grać kolejne mecze, bo już wiemy. Zdaje się, że z naszej grupy, kochani, awansował właśnie Lubań. Tak, to jest w tym momencie nasza tabela. My awansowaliśmy i awansował tak, RB Lipsk, czyli te dwie drużyny. Natomiast w tym momencie doszedł do nas jeszcze Jawor, kochani, czyli również drużyna, która jest troszkę do innej piły przyzwyczajona. Nie wiem, jakie tam wyniki, jak tam się sportowo układało Jaworowi. Aż z ciekawości zaraz rzucę okiem, kochani, jak... A widzę, tak, tutaj remisowali, tutaj przegrali 1-2, tutaj Jawor 2-1 przegrał, ale bramkowo. Kolejny mecz wygrał 1-0, czyli taki turniejowy wynik. I ostatni zremisował 2-2. I to im dało pobyt o miejsce 7-12. Także będziemy grać, kochani, z Holtendorf, z Neski, z RB Lubań, z Jaworem i z LOK. To jest LOK, dowiemy się w trakcie grania. Może dwójka. Widzę, że też, trenerze, takie granie tak sobie ci się ułożyło. My dzisiaj mamy... Tak mnie wykręcili dzisiejszy masakra. Tak, słuchaj, no, ja przyglądam się twoim wynikom, fajne wyniki turniejowe, takie, no, jak na turnieju bywa, nie? Natomiast dużo bramek brakło ci do awansu? Nie, dużo nie, ale grałem pierwszy mecz, drugi mecz, przegrałem 2-1, strzelił bramkę na... Pierwszym też strzelił bramkę, to nie uznał. Powiedział, że tego, że piłka wyszła, nie? Na rzut roczny. Aha, i wiesz, czyli jakieś takie rzeczy, no. Drugi mecz strzelił z głowy, wiesz, aha, rozpoczęcie, był fajną bramkę, nie uznał, ty, normalnie karnego gdzieś z kapelusza gwizdnął. Ty wiesz, ty... Słuchajcie, no gospodarzom pewnie to i mury pomagają, słuchaj, no często tak jest, ale mimo wszystko, kochani, przed nami będzie teraz fajna i dobra zabawa. Słuchajcie, ja w tej chwili oczywiście zrobię dla was zapis jeszcze tych 5 meczyków, kochani. Natomiast tak jak mówię, no, te meczyki już tak chyba bez większej presji, ciśnienia. Niech się chłopaki bawią. Słuchajcie, w tej chwili uciekło nam to 1-6. Natomiast
No śmiać mi się chce, kochani. Nie schodzimy z presji grania turniejowego, natomiast mimo wszystko niedosyt jest naprawdę ogromny, kochani. Naprawdę ogromny. Słuchajcie, to przypominam sobie, że kiedyś zagraliśmy jeden turniej, w którym straciliśmy jedną bramkę z Liskami i zajęliśmy trzecie miejsce. Za to też piłki nożnej nienawidziliśmy w tamtym momencie. Wyobraźcie sobie, że to 1-1 to była ta stracona bramka w półfinale o wejście do finału i wtedy rzutami karnymi, kochani, nas pokonała ekipa z Lubomierza i co, no taka właśnie piłka nożna jest, natomiast dzisiaj, kochani, naprawdę chłopcy zagrali świetne zawody, dali tutaj popis fajnej takiej dziecięcej piłki nożnej, nie ustępowaliśmy żadnej drużynie, natomiast gramy o miejsca 7-12. Kolejne wejście już z meczyku, także do zobaczenia.